Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z Dead by Daylight i dzisiaj zagramy sobie naszą hunterską. Dawno hunterską nie graliśmy, więc zagramy sobie, porzucamy troszeczkę, zobaczymy jak nam to idzie. Mamy nakładany na ofiary efekt wyczerpanie, gdy trafimy ich, słuchajcie, naszą siekierką. Nie mamy tutaj na cały czas tej szybciuchy i bardzo mnie to irytuje, no ale cóż, jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić, chyba że uda nam się jakoś wyciągnąć tutaj jakąś tą. Nie ruinę, Boże. Wiecie, o co mi chodzi. Barbę, o, ale te barby też niestety nie mamy. Ale słuchajcie, mamy dzisiaj Memento Mori założone. Zobaczymy, jak nam to pyknie. Mamy niechlujnego rzeźnika, mamy tanatofobię, ruinkę. Może coś z tego wyjdzie. I słuchajcie, oczywiście zachęcam was do kupienia koszulki Memento Mori za jedyne 54,99. Zajebista koszuleczka, moi drodzy. Wchodzimy na diabeł.shoplo.com. Link w opisie. Koszulka prezentuje się tak. W tym momencie akurat trzymam koszulkę damską, bo jest to koszulka mojej dziewczyny. I położę sobie ją z tyłu. Chciałem tylko wam też pokazać, jak wygląda damska koszulka. Bardzo ładnie wypełniona, calutka tym napisem. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też. I zapraszam was do kupna, moi drodzy. A zobaczymy, jak nam pyknie dzisiejszy meczyk. Dawno hunterską nie grałem, więc może być trochę przypał. Czas chyba najwyższy wbić na jakiś większy prestiż, słuchajcie, bo trzeba na niej wbić szepciuchę i tak dalej, takie perki już rzeczywiście ogarnięte. Ogarnięty lodałcik sobie na niej zrobić, jakiś przyzwoity, bo no biegamy z takim dosyć łysawym, jak na 50 poziom. Więc trzeba będzie to nadrobić, ale mam nadzieję, że jakoś się to niedługo uda zrobić, słuchajcie. Więc zobaczymy. Więc zobaczymy. Ładujemy się, już załadowany, zaraz będzie meczyk. Zaczynany egze. Siema na maneczko, spękana obora. A Ingraspa jeszcze mamy, okej. Będziemy musieli mocno korzystać z tej... z tego naszego momentu, słuchajcie. Kurwa. Trochę mnie irytujesz, działka. Oj, wydaje mi się, że to będzie irytujący meczek bardzo mocno. No ale zobaczymy, czat. Ale to będzie ciężki meczek, coś mi się wydaje. Kurwa, co jest? Halo. Ty farci śmierdzący. Dobra, to nie ma sensu takie klikanie, słuchajcie. Takie klikanie to nie ma sensu. Nie podobasz mi się, laska, słuchaj. Kurwa, no dobra jest, jebana. Za długo już się z nią ganiam. Zdecydowanie za długo się z nią ganiam. Powinienem już dawno ją ubić. Mam cię. Mam cię, ale i tak za długo mi to zajęło. Dobrze, że jest ta ruina i nie mogę jej znaleźć. Dobrze, musiałbym się zespawnić, słuchajcie. Ale jest no duży przypał. Mówię, jest bardzo duży przypał. Spróbujemy jakoś to ogarnąć. Może się uda. Musiałem się naprawdę bardzo dobrze ruinkę zespawnić. I like this very, very. Kurwa, nie pamiętam, czy to jest tanatofobia, czy neon escape. Tanatofobia, czy neon escape's death. To jest duży problem. Mamy tutaj tą... koleżanka ściągnięta. Stan, że ty będziesz najpotężniejsza z nich. Najbardziej irytująca.
jesteś tu. Trzeba ciebie wybić i myślę, że damy sobie radę z wami. Cholernie daleko uciekasz. Jak ty to robisz, że tak szybko zapierdzielasz? Teraz się skapniesz, kurde, że tu jest ta... Mam cię. Dobra, jeden wyeliminowany. Nadal nie znaleźli naszej ruinki, więc jest gitara, słuchajcie. Będzie to trzeba mocno z tego momentu Mori korzystać, naprawdę. Bo będziemy mieli problem ze znajdywaniem. To trzeba było łapkę jak najszybciej wyeliminować, bo... wiedziała, gdzie jest, słuchajcie, nasza ruina, więc trochę przypał. Tu coś jest. Chłopaki tam zepsuli w drugim końcu. Ruina zaczęła działać, widzę. Oho. Co ty robisz? Unlucky, Elsen. Naprawdę bardzo unlucky. No ale trochę żeś to zjebał, przyjacielu. Trochę żeś to zjebał. Powisisz tam sobie teraz, mój drogi przyjacielu. Czy wy mi ściągnęliście ruinę? Nie, nie ściągnęliście. Na szczęście nie ściągnęliście. Dobra, ściągnięty został. Coś mi się nie podoba. Cały czas nie widzimy jednego typa. Widzę, że tutaj jest dwóch, ale jeden cały czas gdzieś jest out. Czy nie skopałem tego silnika? Nie skopałem go chyba. Unlucky. Może i skopałem, ale nie zaczęli go naprawiać z powrotem. Boże. Możesz być i ty, kumpel, nie ma problemu. That moment when he knew, he fucked up. Rainfall! You're fallen, my friendo. Trafisz dzisiaj, Siwa. Mam nadzieję, że trafisz? Trafisz. Znaczy, ja wolałbym, żebyś nie trafił, no ale... też nie będę chujem i nie będę cię rzucał na podłogę. Dobra, mam cię. Idziemy powisieć. Tam z tyłu mam... Nie, tutaj nie mam. Tutaj mogę cię wisieć na spokojnie. Najsik. To spoko. Tutaj ktoś był chyba przy silniku. Tak mi się wydawało, że kogoś tu widziałem. Ale unlucky, że cały czas nie mogą znaleźć tej pieprzonej tej. Dla nich unlucky, że ruiny. Albo że nie szukają w ogóle. To jest dziwne. O, naprawili pierwszy silnik. GG. GG. Już go ściągnąłeś, dziadu. Dobra, dwóch nam zostaje. I zobaczymy, jak się dalej będzie szło.
sumie wychodzi na to, że wystarczy teraz tylko jednego dziabnąć tak naprawdę. Strasznie mi to irytuje, że nie mamy żadnej tej szybciuchy. Mogłem, kurde, chociaż ten ostatni poziom wziąć. Ten pierwszy. Bo tak to unlucky naprawdę. Będzie bardzo ciężko wygrać. Będzie ciężko znaleźć czwartego gracza po prostu. Trzeba łazić po silnikach, może coś się uda ugrać. Nie wiem, co ty jej sen odjebałeś. Ale wiesz, co zrobimy? Ciebie mógłbym dziabnąć na podłodze, ale sobie powieszę ciebie, wiesz? Jako drugiego haka cię wezmę. Bo... Zobaczcie za ten telefon, już go wyciszę. Bo... Musimy znaleźć twojego ostatniego kolegę, a to nie będzie takie łatwe. Chyba, że nam się pokaże tutaj kolega. Jak na razie go nie widziałem ani razu, więc jest przypał. Niezbyt się lubi pokazywać, a jednak, dobra. Ejson. Gdzie ten drugi pajac jest? Nie podoba mi się to. Dobra, idziemy go dziabnąć. Dziabniemy go sobie, słuchajcie. A, w dupie, zabiję cię zwykłym tym. Nie będę już używał na ciebie memento, bo mniej punktów dostaje się za memento, więc... Whatever. Trzecie powieszenie. I teraz ostatni. Będzie za nim dużo latania, jestem tego pewien. Dobra, podgłośniałem na maksa. Sobie, słuchajcie. Gdzie ty, kurwa, będziesz teraz? Staje nam tylko i wyłącznie patrolowanie silników, ale gościu będzie raczej kampił i czekał, aż ja wyjdę z gry, słuchajcie. Najgorszy typ człowieka. Ruina nieruszona. Tutaj silnik też nieruszony. Ja pierdykam. Gdzie jesteś, typie? Takie pointless teraz. Nienawidzę takich rzeczy po prostu w tej grze. Rzeczywiście, to powinien być jakiś limit na czasowy na rundę. To jest naprawdę chamskie, że można zrobić coś takiego, że się schowasz, kurwa, po prostu i siedzisz. Jak ćwok. Nic nie robiąc. Niby kruki powinny tu działać, ale jak gość się rusza, to kruków mieć nie będzie.
Więc w sumie XDDDD. The most pussiest gaming ever, słuchajcie. Dajmy sobie jeszcze z 2 minuty, ziomeczki, zrobimy tak. No bo to jest naprawdę bardzo ciężko w tym momencie znaleźć. Jeśli gościu się rusza tylko tyle, żeby nie dostać kruków, to ta gra może trwać i z pół godziny następne. Ty cipo, pokaż się. No i dlatego przypał, że nie mamy kurde tej szepciuchy. Jakby były szepty, by było dużo łatwiej. Gdyby on chociaż tej ruiny szukał, czegokolwiek, słuchajcie, ale on nic nie szuka. Stałem, że ten gościu siedzi i rusza się tyle o ile, tylko żeby nie złapać kruków. Największy pusiak gaming ever. O! Ruszył coś. To znaczy, że gdzieś tu się kręcił. Ziomek, masz tak chujową sytuację, ja nie rozumiem, dlaczego nie szukasz tej ruiny. Schodzi, każdy silnik będzie ruszał. Serio? U niego musi tak to hilarious wyglądać. On pewnie mnie tak w chuja robi. A gościu był niewidzialny przez cały mecz. Tak mi robi w balona, pierdzielony. Salutki mecz, jestem w chuja robiony przez tego typa. Jest! Kurwa, nie pierdol. Mam cię! Aaaa! Pogodził się ze swoim losem już. Jest dobrze. No ale powiem wam, że było dużo szukania. Oj, było dużo szukania. Bardzo dużo szukania było, no bo czarno ubrana Claudette Morel. Holy fucking shit, jeszcze bez szepciuchy. Strasznie unlucky, ale udało się, jakimś cudem ją znaleźliśmy. Powinniśmy 2 rangi do przodu dostać, 4 trupy, słuchajcie, Memento Mori na 2 wykorzystane. Jedna troszeczkę chamska rzeczywiście, mogę się do tego przyznać. Ale no, gdyby nie to, to byłby problem później. Zaraz zobaczymy, ile punkciorów nam się udało uklepać tutaj. Myślę, że z 50 tysięcy będzie. Nie, nie będzie, bo nie mamy tej barby. Z 20?
22 tysiące, no bo bez barwy niestety dwie rangi do przodu, nie ma nawet dwóch rangi do przodu, trochę unlucky. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka z Dead by Daylight. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną łapę w górę. I oczywiście koszulka Memento Mori za jedyne 54,99 czeka na was w sklepie diabeł.shoplo.com. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa.